Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tym oto pięknościom, a są to Puma On Pro Kyle Kuzma Mid. Pierwsze, co mi się tu nie zgadza, to to, że nie zasubskrybowaliście kanału, więc wbijajcie subskrybować kanał i nie zapominajcie o tym oraz polubcie ten film, no bo te buty naprawdę zasługują na tego jednego głupiego lajka. Więc wbijajcie lajki i dawajcie znać w komentarzach, co o nich myślicie. Jak wiecie, jestem bardzo dużym fanem butów Puma All Pro. Uważam je za jedne z lepszych butów. Uważam, że ta pianka tutaj jest naprawdę kozacka. Trakcja to jest... moi drodzy, trakcja w tych butach to jest piękna rzecz, bardzo wspaniała. I dla Kyle'a Kuzmy, który jak wiemy gra w Pumach, wydali specjalną wersję. Tu mamy wersję Mid, jest jeszcze wersja Low. Low jeszcze nie jest dostępna, ale chyba powinna, bo jest pięknym butem. I pierwsze co w tych butach mnie zaskoczyło, zaraz jak przyszły, poza mega długimi sznurówkami, które się oplatają wokół buta, no na pewno widzieliście to na przebitkach i to zobaczycie, to zdecydowanie jakość skóry. Moi drodzy, jakość skóry w tych butach to jest coś, do czego Jordany jedynki powinny dążyć. No widzicie, nie oderwają wszystkiego, jak zawsze. Ta jakość skóry przeskakuje Jordany jedynki jakieś 100 razy. 100 razy, może nie wszystkie oczywiście. Są wersje, w których ta skóra jest naprawdę dobra, ale tutaj ta skóra jest mięciutka, pracuje. No jest po prostu super. Naprawdę dla mnie szapoba. Szapoba dla firmy Puma. Język, no tutaj z tą wielką pumą, powiem wam, ciekawy zabieg. Ogólnie język bardzo jest duży. Naprawdę, język jest olbrzymi. Są to buty do koszykówki, ale jeśli kogoś drażnią wbijające się języki, to myślę, że może to być dla niego zdecydowany problem. Mi, patrząc na ten but, przychodzą do głowy dwie rzeczy. Jeden, buty takie z lat 80. to takie stare sneakersy, wiecie, Adidasa, to mi przychodzi do głowy. I buty bokserskie. Zdecydowanie. Jeśli oglądają to jacyś bokserzy, to dajcie znać, czy te buty nadałyby się do boksu, bo jestem bardzo ciekaw. Uważam, że w mojej opinii tak. One niby są nazywane midami, ale no mid to zdecydowanie nie jest. Możecie zobaczyć, jak wysoki jest ten but. Przy moim wodogłowiu to jest naprawdę wysoki. Dodatkowo tych sznurowań jest tu naprawdę kupa, więc jeżeli mamy tu jakiś fanów tego, że mam wysokie buty, nie skręcę nogi, no to powiem wam, moi drodzy, że niższych nie znajdziecie. I jeśli już jesteśmy przy tym, to te buty bardzo przywodzą mi na myśl Kobe 9 Elity. A Puma All Pro, te niskie, Kobe zwykłe 9. I tutaj też ta wysoka wersja, ta pozerwania Achillesa i tak dalej. No powiem wam, że to idzie w tą mańkę, to idzie w tą mańkę. Ja osobiście na chyba żadne protro tak nie czekam jak na 9. Wiem, że jeszcze zostały 7, może 8 pominą, bo one takim hype'em się nie cieszą, ale 9 jak będą, no to co się da, to pobijam z tych wysokich, bo to naprawdę kozacki but. Ale wracając do Pumy. Czy będę grał w tych butach? Myślę, że spróbuję. Bo jeśli zawodnicy NBA mogą, to czemu nie ja? No przecież jestem lepszy. Czy te buty będą dla każdego? Zdecydowanie nie. Ten but jest naprawdę ciężki. Nie zważę wam, ponieważ zapomniałem oczywiście kupić baterii do wagi. Przepraszam, już w tym momencie, kiedy to oglądacie, pewnie są kupione. Ale na rękę to stawiam ponad 500 gram i to na miękko. 500 gram to zdecydowanie. Czy but jest piękny? Nieziemsko. Ja wiem, że może film tego nie odda, ale na żywo to jest kompletny kot. Zdecydowanie najładniejsze buty Pumy, jakie są. I ta jakość wykonania nieziemska. Oczywiście w zestawie przyszły też czarne sznurówki. Ja uważam, że z białymi dużo lepiej w jednym bucie w tym wyciągałem. I wkładałem czarne i no, zdecydowanie białe lepsze.
A za te buty chciałbym podziękować Pawłowi Piętce. Nie wiem, czy odpowiednio odmieniłem twoje nazwisko. Jeśli tak, to spoko. Jeśli nie, to możesz mi napisać w komentarzu, jak powinienem odmienić twoje nazwisko. Który pomógł mi ogarnąć te buty. I taki jest plus bycia na moim kanale Discord, więc wbijajcie do niego. I tam naprawdę wszyscy bardzo chętnie sobie pomagają, że czasem ciśniemy z różnych tematów bekę, ale ogólnie na luzie i możecie pisać co chcecie, żadnej cenzury. Możecie nawet napisać, że chuja się znam na butach. A ostatnio jeden typ powiedział, że nie znam się na butach, bo nie jestem dynamiczny. Powiem wam, że szukałem tutaj na przykład też jakichś niedoróbek w tych butach, ale tu nie ma grama kleju. Nie odstają żadne nitki. Jordan, tak się robi buty. Tak się robi buty za... Teraz już podnieśli cenę na Jordana, więc nawet nie chcę wiedzieć, ale 729 kosztują Jordana jedynki, więc... Moi drodzy, jeśli chcecie dorwać te buty, no niestety nie polecę mojego reflinka, bo tam ich nie dostaniecie, ale możecie je dostać na oficjalnej stronie Pumy, wbijacie tam, z tym, że nie opłaca się ich kupować za retail, ponieważ możecie je dostać oczywiście w promocji i kupujcie je tylko na promkach. Albo wrzućcie jakiś kodzik rabatowy, pewnie można będzie je dostać też je na Zalando Lunchu, tam myślę, że okolicy 250 zł, będzie to 300 za nie. Pamiętajcie, nigdy nie za retail, zawsze kupujemy taniej, bo jesteśmy cwani, nie skąpi, tylko cwani. Nie chodzi o to, żeby kupić drogie buty drogo, tylko drogie buty tanio. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Pytaliście mnie wielokrotnie o te buty, więc z chęcią wam je pokazałem. Jeśli są tam jeszcze jakieś buty z tyłu, które wam się podobają, a których nie widzieliście, no jest sporo tych butów, to dawajcie znaka, ja z chęcią wam je pokażę. Z dodatkowych ogłoszeń planuję serię, w której będę przybliżał podstawy koszykówki, zasady, reguły, więc jeśli cokolwiek was interesuje na temat koszykówki, bądź chcielibyście pogłębić swoją wiedzę, zadawajcie pytania w komentarzach, z chęcią na nie odpowiem w odcinku, jakie są zasady, czym się różni, nie wiem, trumna NBA od naszej, na wszystko odpowiem, więc do zobaczenia w następnym odcinku już jutro z koszykarzy z przeszłości, którzy są troszeczkę zapomniani. Dobra, na razie.